Panie i panowie, witamy w Kaście. Suka Studio. Dokładnie, ze mną jest właściciel i CEO Sukas. Sukawski. Dokładnie. A razem z Sukasem Mike Cabanus. To jest to. Mamy mecz Wex, drużyna numer 1 w lidze, kontra Late Night Pubbers, w której występuje administrator ligi. Pewien konflikt interesów. O, jak widać, drużyna Late Night Pubbers postanowiła sobie utrudnić zadanie, grają w czwórkę. To lubię. Brawo dla nich. Brawo dla nich. Ktoś musi umieć naprawdę dobre mikro. Tylko który z nich? Dokładnie, kto? Nie znamy jeszcze dobrze stylu ich gry. O, jakaś świetna grafika na Ogrymarze i widać dokładnie jego piersi. Phantom Assassin. Tutaj już są te nerfy wszystkie, zostawnie opasza, tak? Ta, już wszystko poszło. Genial. A właśnie dostałem insider information od Fidera. Jednak będzie lobby stworzone. Yes. To co my tu widzimy, to jest jakiś jebany kurwa rematch, nie wiem co. A, oni teraz draftują, potem zrobią remake'a, żeby ten piąty mógł wejść do gry. Tak, to ja właśnie myślałem, że to już jest ten old pick, a właśnie widzę, że coś się nie zgadza. Coś się im nie udało. Przerywamy chyba na moment transmisję. Tylko czekamy, aż dokończy się draft, a już chyba właśnie zaczął się... Czekamy też, aż Agata się dołączy do naszego studia. Dokładnie, ale to może nie nastąpić. Moment, chwila. Bo w sumie, a to jeszcze się draft będzie trwał, bo oni jeszcze nie wyszli z drafta. Top Lel. Drafter drużyny Vex. Top Kekati. To jest topowy gracz. 6K MMR. Prawdziwy lider zespołu. Dokładnie. Możemy teraz tego spekulować, którą postacią zagra Feeder. Czy to będzie Centaur? Czy to będzie Vance? A może Spectre? O, jest, już. Wchodzimy do naszego profesjonalnego lobby. Wex. Hasło Wex. I jesteśmy. Jest. Agata Hasmuth, co? Agata. To jest to, co lubię. Suka Studio. No, to się zapowiada na piękny mecz. Ready? Yes, ready. I'm sick of waiting. Po prostu wszyscy już są zmęczeni, czekają. Jeśli mogę przetłumaczyć. Cóż, zobaczymy, czy to zadziała. Kliknąłem przypadkowo na ikonkę kamery i być może będę cameraman w tym meczu. Kto wie? Się przekonamy niedługo. To ja lubię. O, jak dać klasyczny mecz, old big, tak każdy profesjonalny mecz powinien wyglądać. To lubię. Feeder gra kim? Feeder gra... O, Vengeful Spirit, Signature Hero. To może nauczyć ich mures. Dokładnie, te słapy na 16 levelu pokażę im, co jest grane. Albo o co chodzi. Feeder is playing. Coś pięknego. No, mamy jeszcze chwilę na analizę fundamentalną. Której nie będzie. Yes. To jest to. O, czy to będzie pana idzie, czy może klub? Ho, gdybym znał ten zespół, to bym ci powiedział. Ale jak do tej pory widziałem 3 mecze Wexa i ani jednego meczu innego zespołu. No właśnie, ciekawe dlaczego. Ha, no właśnie. O, chyba ktoś zbanował TI, or TOP. Oh no! Na Brewmasterze. A Brewmaster mocno znerfowany, tak? W ostatnim parku, więc... Chyba, naprawdę? Myślałem, że go nie tknęli za bardzo. Kto wie? Nie pamiętam. Był. No, zmienili mu krytyka. Była zapobiegnego krytyka co 10 sekund. A, dokładnie, zmniejszyli mu to. I coś chyba z altem też zwiększył się cooldown.
A więc teraz ty, Sepkasie, możesz widzieć moje ruchy kamerą, czy to tak się nie, nie, tak nie jest? Ja mogę jeździć kamerą, a ty? A, czyli no, w sensie, czyli z tego wynika, że po prostu ten cameraman to jest to, że ci, co oglądają live streama, będą po prostu widzieli moje ruchy. Aha, okay. To jest ten motyw. To mi się podoba. Only one hero top lane. O, ciekawe, czy właśnie w świetle tego nowego patcha będziemy mieli trailer na agresywnego ze strony mrocznych. Nie zanosi się, widać, rwszy robi agresywny warding. O, albo i nie. Rwszy. Rwszy. Był Rosjanin. A że dziwne, że to nie Fiddler gra tym liczem. No cóż, najwidoczniej jego Vengeful Spirit jest z wyższej klasy. Światowej. Haste! Dwie runki już wzięte. No, Nerd ma trochę przewagi z Haste'em. Pora dwa jajtor. Ho, ho, ho! O, proszę, obie runki poszły do mrocznych. Podejrzane. Niestety moja Dota jest trochę zabagowana. Nie mogę zaznaczać bohaterów. Ale za to ja mogę. Więc będziesz musiał być moimi oczami i uszami. I twoim pępkiem. A także nosem. Dzieje się coś ciekawego. Zobaczmy sami. O, Grmadżaj nam idzie. Wow. To jest Underkent. Być może to jest czarny koń tej rozgrywki. No zastanawiam się, jak oni to mogą wykorzystać. Ogr został trochę zbatowany. Jak na razie top wygrywa Last Hitach 4 do 1. Nie, żeby nas to w jakikolwiek sposób dziwiło. Ależ oczywiście. No tutaj LNP postawiło wszystko na jedną kartę. Na dziką kartę. Dzika karta indeed. O, topka, topka. A, ciekawe, ja mogę widzieć, gdzie ty masz swoją kamerę. Ty też możesz widzieć, na minimapie to widać. Naprawdę? Spójrz, o, ty jesteś na midzie. Dokładnie, kapitalny feature, to lubię. Well played, Valve. Pozdrowienia od profesjonalnych... Casterów, dokładnie. TI-10, here we come. O, tutaj, zobaczmy, działo się coś ciekawego. Mumin mocno pokiereszowany. Smoke na górze poszedł. Supporty Dire idą na gankę na mida. Zobaczmy, czy to będzie tak? Czy to będzie upadek topa? Tak. Sprawdźmy. A nie, tu idą na topach, chcą stłamsić tego profesjonalnego zawodnika. No, to jest chyba kluczowe w takim meczu. I Stanati! O nie, to będzie jego undoing. A może? To wygląda na first blooda. O, jest! Nerds! Nerd, to jest tak. I Spectre ginie! Naprawdę? Zwyczniało zagrał. Oj, to jest konsekwencja tego, że Fider opuścił go idąc na mida. To jest to, co robimy. On porunkę, ale nie wyszło mu. Ciekawe, teraz mi się przełączyła znowu kamera na tego, na Brewmastera. A widzisz to, co masz pod paskiem w ogóle? Show Fight Recap? Naprawdę? To... A nie, to mi się nie pojawiło nawet. Przed chwilą to było, zaraz po walce mogłeś zobaczyć, jakie skille zostały użyte. Ha, nie patrzyłem nawet. Muszę spojrzeć na to później. No. Patrz. Twitch TV. O, walka! O nie. Bardzo aktywni są tutaj koledzy. Rwszy! I zginął. Kora Vajator. No, nie ma na blinka many. Jest jebanym biednakiem. Ale ma szałwie, którą zaraz sobie wypuczę gardło. Szałwia, to jest właśnie medycyna naturalna. Dokładnie. Ciekawe, czy to w polskiej dacie nazywa się Wibowit. A może jednak marchewka. O, to... O, nic się nie dzieje, okej. Okay. Ale zagrali trochę zbyt pewnie, musisz przyznać. T.O.P. chyba jest po prostu przekonany co do tego, że... Z swojej wyższości, co nie? Że wygra auto-win każdego lane'a. Następny zawodnik w turnieju ma MMR na poziomie 3500. Rekt. Jest to Fidel Castro. O, nie, to nie jest Fidel Castro. Nie. To jeszcze nie ten poziom. Tutaj widzimy Kloka, który idzie za runą. I co zgarnie? O, Bounty.
Tymczasem na topie jest Illusion. Świetnie kontrolują runy. To już chyba trzecia taka sytuacja, kiedy zgarniają obie runy. Właściwie nie wiem, dlaczego taka bierność ze strony Radiantów. I Clock tutaj biegnie za naszym przyjacielem. Oj, Peter Castro i te dżuki. Uuu, a jednak swój outplayed jednym słowem. Czysty tak outplayed. No, teraz na topce. Gank, top. Zobaczmy. Czy ja widzę twoje pingi na różne kolory? Ja nie pingowałem. To jestem ja, biały mam ping. Aha, to czemu my nie widzimy ich pingi? Widzimy ich pingi. Aha, okej. Okay. No, to jest feature, a nie bug. O, tutaj Fidel Castro szykuje się na ganka na bocie. A jednak nie. O, wziął tango, podejrzana zagrywka. To może być coś. Albo i nic. Albo i nic. Ale teraz jest bardzo dobra okazja, żeby go zastonować. Nie pomyślałem. Ale był gank! O nie! Top, jednak bottom. Nie, dostają póki co straszne kciry. Ale z drugiej strony lepiej farmią. Spójrz na las hity. No właśnie, to jest chyba mankament wszystkich gier, które oglądaliśmy w ich wykonaniu. Oni po prostu są dużo lepsi w farmie. Bottom i Fidel prawie zestanował tego kloka. Prawie. Szukał drzew. W lecie. To, nie byłoby w tym nic śmiesznego, gdyby nie to, że jego carry był właśnie gankowany. O, nerds. Podejrzane, oj, Skyraf robi Rosha! A może nie? O, runka. Czy on się ukrył te... Yes! Genialnie się ukrył. Oj, prawie. To będzie... Rekt... A, prawie! O nie. Było tak blisko śmierci. Fider... Ja mówię bardzo przytomnie. Dokładnie. Ale gank na topie. Nie gank, zwykły kill. Nie był gank. No wreszcie jakaś dobra akcja ze strony Wex. O, faktycznie jest fight recap. Wow! Super! Wolf robi nam dobrze. Akcja na bocie, znowu smoke. O, już widzieli i po ganku. Toon Tamer. Ja myślę, że Feeder jeszcze da radę. Zero koordynacji niestety. O właśnie, niestety nie było follow-upu. Teraz 3-3 bez hooka, to już nic nie wyjdzie. Zobaczmy teraz co na topie. O, Korean Letters bardzo tutaj sobie śmiało podrywa. Ale to jest przytomny zawodnik, on wie co może. Wie, że na bocie wszystko. Jeśli Plea miałby teraz alta, myślę, że to by się skończyło bardzo źle dla niego. Parę lucky krytów i mid. A tu była próba. Raiden nie ma żadnych wardów. Idzie... Toon Tamer, indeed, to jest admin ligi. O, okej. Okay. Wygląda nawet na kogoś majestatycznego. Dokładnie. Prawdziwy król. Tymczasem Feeder kupił 0 wardów, wola pójść w Aquila. To jest jego smoke. Smoke. I ten smoke. Oni się minęli! Oj. Ale jest admin. I on ich zobaczył obu? Czy ja dobrze widziałem? No chyba tak, no. Ale na taki dystans? To było podejrzane, mój drogi, podejrzane. Nie chcę uchodzić za Lamusa, ale coś mi się tu nie zgadzało. Coś nie to... To nie było to, co lubię. Tymczasem Serp na runce ma double damage. Ciekawe, czy porwią się na Spectra. Spectre w sumie prawie, że out of mana. No ma tego swego escape'a, to może się przydać. Sebastian, mógłbyś kliknąć na jakąś inną postać? Załóżmy Clocka? Clocka? Czy mogę kliknąć? No, kliknę. Nie? Tak jest. Kierować teraz na Power Koga, prawda? To, jeszcze raz. Kliknij teraz na jakiegoś creepa w dżungli. Nie mogę. Ach, nie, mogę. No, aha, czyli ja mogę ruszać kamerą, ale widzę twoje kliki. Ta gra jest piękna. O, gank na bocie. Ten damage. Nie. Oj, kryt. Do widzenia. Jeszcze tutaj mamy teleport. Dokładnie w bada. Zdoła oberwać. A niestety. On już biegł, żeby im pomóc, ale nie wyszło.
My lag is GD. Możemy to tylko rozszyfrowywać. O, nam idzie. Good day. Ale jest lit. TOP. O, tutaj będzie alt to chyba. A nie, o, piękny alt. Brawo, brawo. Top wraca na scoreboard. 1-2. No i całkiem nieźle sfarmował. W sumie tylko PA z drugiej drużyny go uprzedza. Także... Dokładnie. Ale Overmatcher nie jest tak daleko. Zauważ w ogóle, że TOP zdecydował się pierw na power trendy. Podaj. Ciekawe, ciekawe. Jednak widzi sens w dużej ilości HP. No nie dziwota, dwa razy zginął. Myślę, że chce skapitalizować po prostu to, co ma teraz do kupienia i... Dokładnie. Później dopiero skupić się na buchu. Po prostu niż stacji do... O! Clock. Skautował, czy ktoś nie czai się już na tę rękę. Czy będzie teraz jakiś follow-up na topie? Jest Lich. Jest Korean Litters. Athletes. Litters. Litters. To jest bardziej pasywna teraz. No, tutaj już koledzy trochę poogrywali, chcą chyba trochę odpocząć. Chora Viator jest na dżunglu. Farmi swojego. Nie wiem właściwie, czy on będzie szedł w Butterfly. A, defensywny alt, defensywny alt. Kto wie, nie widzę jego itemów, więc trudno mi powiedzieć. Musi na niego kliknąć. Ogromne brawa dla Munina. Nie widzieliśmy kiedy za respekt tego kroka, ale to było niedawno. Znowu feeder pomógł im. Zużył stana. Ten nasz feeder. O, tutaj widzimy, że TOP bardzo głęboko poszedł. Podejrzane, to jest dive. To jest zdecydowanie warte grzechu. Chyba się jednak nie zdecyduje. No bez blinka nie może tutaj zaszarżować. Dokładnie, o, ten timer to może być... A, jednak nie. Niestety. Clock, bardzo długo zajęło mu w ogóle wrócenie do gry. Nie, chyba zagapił się trochę w bazie. Możliwe. Że dobra minuta minęła. Może na Facebooku pisał wiadomość. Albo rozmawiał z koleżankami czy z SMS. Dokładnie, młodszymi koleżankami. Młodszymi. I to są Fidel Castro. Tangosy, a gdzie jest jego Aquila? Ha, właśnie. Sprzedał? Może, może go sflamowali, że kupuje te zamiast wodów. O, gang! Fidel, pomóż swojemu carry, pomóż mu! O, spek. Pozostaje niestety bez szans. Niestety. Erwał Ash. I teraz widać wspaniały build feedera, który nie buduje swapa na tym na 6 levelu. Taka jest prawda. To jest prawda. Ale czy nie miałby... Chyba i tak nie starczyłoby teraz mamy. No to jest pewnie prawda. Przynajmniej tak by się tłumaczył. Top. O, to było tak blisko. Brakowało jednego kryta. Aż szkoda. No chyba 15 HP. Dokładnie. Korean Litters. Litters ratuje teraz trochę grę. Ten kry... O ja, ten multika... Oj. Zero follow-up. No Ogre jest jeszcze groźniejszy niż wcześniej, także... Coś wspaniałego. Tutaj bardzo ciekawy ward. Mhm. Nie wiem właściwie, czemu on miał służyć. To jest taki czysty sytuacyjny ward, bo widać co się, jak załóżmy to się typuje z tyłu za, w sensie... za towerem, to widać te teleporty. Aha. No to jest faktycznie też, no, można widzieć, czy ktoś nie pójdzie, prawda, z tej strony i nie zajdzie przez las. Dokładnie. To może widać nawet trochę tego, tej ścieżeczki tutaj. Tej nowej ścieżki. A, teraz możemy sobie rysować po mapie. To lubię. Jest. To jest właśnie profesjonalna kasterka. Oj, tutaj nie wiem, czy Serp nie pokusi się o ganka na spektrze. Hookshot jest, ale jest też Fidel Castro, który zawsze chroni swojego pana. Spójrzmy. A, szkoda, że
Clock jednak nie idzie na mida. Double damage, to może być sygnał do akcji. Ja myślę, śmierć do NLP. Albo NLP. NLP, o nie, ogór, why? Anderlecht, why you fit so much? Pełna reakcja na midzie? No szkoda, że Clock nie zareagował. Dokładnie wcześniej. Ale to jest sygnał do działania. Tak jest. Dwa dedy po stronie Dire. Tak, chorowa Jator idzie w Butterfly'a. Ledwo zakupiony Claymore. To jest chyba zła taktyka. Kto wie? Dire's middle tower. Faktycznie, lepiej taki mid-game zrobić. Mieli dobrego early-game'a. Teraz się rozpierdoliło wszystko. Oni właściwie nie mają late-game'a, bo Sampa nie jest w stanie nic zrobić, powiedzmy sobie szczerze. I kogo ma tak jakby do pomocy? Dobry kryt z Butterfury może zmienić wszystko. To nie wiem, czy warto polegać na Sampa. To jest prawda. Licz farmy dżunglę? Chora Viator, on umrze, ja to powiedziałem. Oj, Underkent, czemu atakowałeś nie tego? Pięknie Koramites tutaj. Ten damage. Orwszy, idzie po killa, ale sam sfiduje teraz. O, zobaczmy serwa. Multicast! Coś pięknego. To jest prawdziwy skill. Serw no, przecież marunkę. No, teraz się odwróciłem. Na czas. Fryder Castro zdobywa farmę, która mu się należy. Kapitalizuje po prostu to, co może. A może to on jest tym sekretem dobrej farmy jego drużyny? A może tak właśnie jest. Mumin jest notabene pierwszy na liście farmerów. Mumin to jest to. To jest klasowy zawodnik. Zobaczmy sobie. Łącznie Mumin i Fryder mają aż 93 last hit. Blink na centaurze? Fider za Quillą. To jest mega Quillą. To był czysto defensywny. A ochrona przed botem? Raz, że przed botem, dwa, że tam zasadzał się już na Fidera ogr. Swap! Na 8 levelu! Ale ten kryt! A ten multicast i rekt! I tyle mu przyszło z tego swapa. No co prawda Ogry też chyba... Oj, Ogry jest bardzo tanki z tego co widzimy. Ma nawet Ogry klawa. Mech, to lubię. Ale jemu się kończy alt, Jest... Korean Litters. Oj, teraz Serb sfidował. Tutaj przydałby się jeszcze jeden tep. Na przykład ze strony... ale ktoś się może tepnąć. Jest follow-up. Wow, te dżuki! Oh my god! Ten skill, TOP, nie ma z nim żadnej zabawy. Ale co teraz właśnie, czy TOP jest w stanie uchronić się teraz? Ale nadbiega Fryder Castro, wybawiciel zespołu. Bardzo kiepsko. TOP poległ na polu chwały. Container. O nie, ten alt, ta moc. Tak. Okay. Ale Ogr znów się trzyma i Fryder prawie go był tak. O boss, why Fryder, why? O, ten kryt i teraz Fryder, czas na śmierć Fryderze. Widzenia Fryderze. O, kryta ty. O, drugi kryt. I zauważ, że PA teraz dzięki Fryderowi zdobył prawie Butterfury, taki. Oj, idzie po więcej! Oj. Nigdy nie ma dość po prostu. No gdyby Clock teraz skutecznie hookshotował Spectra, to mogłyby sporo zmienić. Patrz, on jest w zasięgu, on jest cały czas w zasięgu. Jeden dobry hook atu. Clock już skautuje sobie drogę, ale... Ale nie w tą stronę. Niestety. On zauważ, że wszystko właściwie dzieje się teraz w tym obrębie. Oni dają nacisk na tego Spectra, wiedzą gdzie, o co chodzi. Chcą utrzymać przewagę. Odrobili swoje zadanie. Sprawdźmy na... Network, ale nie, w sumie jest porówno bardzo. Nikt nie ma przewagi. Wex budowało, ale przy ten feed teraz na mid lane'y 4 osoby zginęły. Niestety. Stracili wszystko.
Zobacz, że T.O.P. nadal nie kupił Blinka. Jest 19 minuta, nie wiem, czy on w ogóle chce tego Blinka. Któż to wie? To nam tylko los pokaże. Faktycznie on ma 0 itemów na tą minutę. No, zawsze... to jest niesłychane w jego... nie w jego stylu. Zawsze w tym minucie zagłębiał jakiegoś Slatora. O, kurier, nie. Tyle stracić. No, to może być newralgiczny punkt gry dla Wakes. Jest już Blink na Brewmasterze. No, zobaczmy. Teraz nam idzie. No... o, Feeder, czemu? Bardzo szybko to poszło. Oj, ten kryt. Ale był... a, to był taki... a, to był gang na topie. I trzy osoby zginęły. Nam idzie. Dokładnie. Ja patrzyłem na bota, jak Feeder ginę. Priorytety. Dokładnie, priorytety. Nie można śmiać się z Feedera, że zginę, a przeciwna drużyna. Nie mów mi, co mogę robić, dlaczego nie. No tak, to będzie wieża. I to będzie wieża. Nie to Milenia będzie, ale bot będzie. Szkoda, że nie raz skupali. To było defensywne zagranie, nie wiedzieli, co się dzieje. Słyszeli tepkę. Tak, zrezygnowali. To Brunka Bounty. O, Mumin. Bardzo szybko palił. Właściwie... no, właściwie mamy Battle Fury na PA, także... to teraz się zaczyna gra tak naprawdę. Szybka farma z obu stron. Smoke na topie. I Mumin może umrzeć śmiercią. O, no, ciekawe. Trochę pośpieszył się z tym. Dokładnie. Stanem. No i do widzenia. A Mumin w sumie też nie ma niczego wielkiego. Ma Vanguarda, ma Yasha i to jest właściwie wszystko, co nas ciekawi. To nie są tanie itemy, więc jeszcze ma 1500 na koncie. Zdziwił trochę ten Vanguard. Myślisz, że poleci w Vanguarda? Któż to wie? Być może teraz uznał, że to jest dobry item. No w sumie, jak ma już 5 slotów innych, to czemu nie? To jest dobry damage block. To może być coś. To może być przepis na sukces. To może być sukces na przepis. Otóż to. No, Selp też nie ma takich super charakterystycznych dla Clocka item. Wiem, o co ci chodzi. Wiem, o co ci tu chodzi. Trzeba wiem. Mac, jesteś popularny, mate. O, Waklamut. O, Rekt. Ale właściwie Clock nie jest teraz w stanie zrobić nic wielkiego. I tutaj Merfit po raz drugi. Właściwie nawet nie próbują pomóc, wiedzą, że już dostają wciry. Dokładnie. PA niczym napadnie, po prostu farmi wszystko, co może. I ma już boty. PA, jeśli chodzi o itemy, wygląda zdecydowanie najlepiej. Sprawdźmy Network. To nam powie... o, faktycznie jest. Numer jeden. Zarówno w Last Hit, jak i... no i wtedy ten wygrany teamfight, prawda? To jest sporo dało. Zobaczmy. Do widzenia. I to jest jeszcze jeden punkcik dla... Spectre nie będzie mógł farmić. To jest prawda. No już w tym momencie więcej farmy ma Centaur niż Spectre. Korean Leapers. Korean Leapers to jest... no, bardzo dużo zyskuje w tym fajcie. Pipe to będzie dobry item. Na Skyrafa i zarówno tak też na Ogra. Na Ogra, tak. Toon Tamer, ale... o, co tu się dzieje? Radiant's bottom tower is under attack. No zobaczmy, czy pokuszą się. Póki co oczyszczą jungle. No i zauważmy, że znów w jednym miejscu skupia się cały ciężar gry, a tutaj jest bardzo luźna atmosfera do dwóch farmiących zawodników. Dokładnie. Okej, właściwie kapitalizuje co tylko może. Teraz spodziewamy się BKB, jako że kupił Ogre Color. Albo Sanj i Yasha. Ale patrz, to będzie ekspresowa farma. Nie dość, że boty, nie dość, że Battle Fury. No. Ta Aquila też na pewno pomaga. To jest przepis na sukces.
Otóż to, on wiedział co robi. Hora Viator. Gracz dosyć anonimowy na profesjonalnej scenie. A jednak zasługuje na dokładniejsze przyglądanie się. Ciekaw jestem, co zrobić z pieniędzmi teraz w Brewmaster? 3000 zł już. Spójrzmy, co by pasowało na niego. Może Aghanim? Pewnie tak. To jest top, na pewno umie go dobrze wykorzystać. Dodatkowe spele. Akcja na bocie. Chyba nic z tego. Dire's bottom tower has fallen. No zobaczmy. W sumie ja tutaj trochę się zagapili, ale Dire nie wracają do siebie, więc może się to źle skończyć. O? Ogór. T.O.P. A, zainicjował bez tego. Bez klapu. Ale anyway. O, tutaj jest ciekawe, Florian Litter. Uuu, i Fider Castro zdobył mu należną mu farmę. To jest nasz Fider właśnie. Teraz nie zabrakło PA z nim tak naprawdę. Nie mieli żadnego damage'u. PA nie robi. No, wydaje mi się tak, jakby cały ciężar tego middle game'a spoczywał na wszystkich poza PA. To jest prawda. Może oni faktycznie oczekują, że on się styje się po prostu. Ale czy to jest postać, która może wygrać? Sam. Tego nie wie nikt. Może to jest starsi, nie wiem. Jopi już bardzo blisko Aghanima. Toon Tamer, bardzo ciekawy zestaw itemów. Buty i nic. Ho, ale to jeszcze są power thready, to nie żeby nie było, że czyste buty. Żadne tepki, nie jest niczego. To zwykły support. To jest silny support. On widzę, że on tak celuje w late game'a, jak się wszyscy sfarmią, a potem on... Radiant's top tower is under attack. O, PA, ale Mumin tutaj został wyekspediowany przez Teretę. Otóż to. Mamy kolejnego widza na Twitchu. Jest nim Paladyn Michał. Gratulujemy. Pozdrawiamy Paladyna. No, zobaczmy co teraz będzie. Pipe. Skupia się obecnie. Oj, Toon Tamer, no. RVS dostał tutaj z tyłu. Chyba bardzo dobrze się zażyło. Nie mógł nic zrobić ze swoim altem. O. Dlatego Spectra zginie. Myślę, że PA nie wbija. O, teraz nie pasuje mi się. Nie, PA chyba jeszcze nie może za dużo. Nie, ma. A, mój BKB, właśnie przyszło. Ajajaj. A, już za późno. No. Gdyby to BKB było 30 sekund wcześniej, ta walka mogłaby zakończyć się całkowicie inaczej. Zgadzam się z tobą tutaj. Oh well, a tak to fidują wieże. Było, minęło, GG, well played. Tak, to jest już chyba właściwie. Chociaż nie wiem, no PA nadal ma 3000 zł przewagi na własnym zamku. To się wszystko może rozwiązać w jednym dobrym krycie. Dokładnie tak. PA ma ogromny potencjał do farmy, z tym, że nie wyrobia się na tym fajnie. Bardzo słaba koordynacja. Nie korzysta z tych traveli. On z traveli korzystał do farmy, ale nie korzystał z nich na przykład do tego, aby wbić się do walki. Dokładnie. Ale czuję, że z tym teraz BKB to może wyglądać zupełnie inaczej następny teamfight. Tego BKB brakło w tym teamfightie. Otóż to. Było czuć taką pewną rezerwę tego gracza, że on nie chciał się wbić i zginąć. Ten gracz po prostu nie chciał nadziać się na pal. Dokładnie. I wydaje się, że też chyba nie chciał niepotrzebnie feedować. W ogóle warto wspomnieć, że ten pasyw. O, akcja na bucie. O, ten centaur, do widzenia? A może jednak nie? O nie, bo tutaj już biegnie nie kto inny jak T.O.P. A jednak za późno. T.O.P. z hastem? Czy będzie coś z tego? Chyba nie jest w stanie pokonać PA.
To teraz to T.O.P. może dostać dupsko. Hejs się za chwilę kończy. A, ale brakuje blinków w zespole. Żeby go dogonić. No teraz mają pewną przewagę. Jest ich aż 4 na 4. Bez Centaura, bez Alta, bez niczego. Właśnie, ten Centaur kreował ten fight. I wykorzystają to, żeby pójść na Rosha. Dobry wybór, to lubię. Raiden wszystko wie, Ward stoi do góry. Właściwie wydaje mi się, że ten Rosh bardziej wynika z tego impasu i z tego, że nie mieli co ze sobą zrobić, niż z tego, że faktycznie chcieli. Dokładnie, po prostu mieli okazję wali skapitalizować to w ten sposób. Faktycznie teraz z tym, z Roshem, PA będzie po prostu kreowała, może po prostu się wbić i użyć BKB do broni na drugim życiu. Ale Purman Shield, bez Purman Shielda to może dokładnie, ta gra się może jednak źle nie skończyć, to jest kluczowy item według mnie. Czy zobaczymy engagement na... Kryt, 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 ooo, stan! Dokładnie, ale jednym krytem zginął jeden Brawling. No, Korean Letters? O, ale ten Adlicza. Tak, to może przesądzić. Widzimy, że chora Vajator nawet nie zastanawia się. Ma BKB, ma Aegisa. Ma follow-up ze strony swojej drużyny. Opłacił się ten Rosh. Radiant's bottom tower is under attack. T.O.P. już musi umrzeć. Weronika postanawia umrzeć. Że co? Taka książka. Nie zrozumiałem tej analogii, ale nie trzeba. Wszyscy wiemy, o co ci chodziło. To była teraz... Ten swap był piękny, ale nie pomogło. Tak, to było spektakularne. Ale ogólnie porażka była stromotna. Teraz Dire brnie midem po zwycięstwo. Aż ciężko się to ogląda, bo... Feeder prawie, że uratował sytuację i nie zawinił niczym. Ale jego team feeduje, nie? To jest dopiero... Właśnie, to jest team feeder. Coś czuję, że się, tak się zakończy GG report team. Feeder już chyba będzie miał dość. Patrząc ogólnie na drużyny, nie ma ogromnej przewagi, ale PA 5000 przed Spectrem. Spectr właściwie może sobie teraz pobrać supporta albo Scrabble. Scrabble indeed. Zresztą jak sobie spojrzysz na graf złota, znowu widać, że Wex uciekało, uciekało, uciekało i sfidowali do zera. Właśnie ta drużyna ma problem. A tak nie też... potrafią zagrać tylko bez speedu. Właśnie, jak dobrze pamiętam, dwie gry temu też mieli tak, że mieli przewagę farmy, ale fidowali tym fighty, ten drugi team ich rektował. Czy chyba każdy mecz, który oglądaliśmy, wyglądał mniej więcej tak, że świetnie farmią, są bardzo dobrzy technicznie, ale mimo wszystko w team fightach często zawodzą. Czy ja wiem, ten ostatni mecz to po prostu był taki power tour de force stopa. Dokładnie. No właśnie. Ale tam po prostu już nie mieli z kim walczyć. No właśnie, to był już taki czysty masterplay. Widać, że jednak Brewmaster to nie jest ta postać, na którą top się czuje najlepiej. Może to chodzi też o tego nerfa, Brewmaster, kto wie. A może tak jest? A galnie na Brewmasterze? Zobacz sobie, że te statystyki nie wyglądają aż tak źle. 8, 5, 6. Spectr po prostu wygląda dramatycznie w teamfightach. 2-5-10 to jest... No to nie jest dobra wyjściowa pozycja. Po prostu nie wypaliło. Wiesz, może oni bankują przez takich gwarancje na takie ultra late game. Wiadomo, Spectr jest super mocny później. Może po prostu właśnie liczą na to, że przetrzymają, a potem zniszczą. Tylko czy ten PA jest jeszcze do przetrzymania? Prawie 300 last hitów. Zrobił 200 last hitów i niecałe 15 minut. To lubię. To lubię. Okay, tu widać, że tier 2 na bocie, 0 obrony, a tepka, a skancelowana. Skancelowana. W takiej okoliczności, czy oni nie pokuszą się, żeby pójść dalej, żeby wymusić jakieś teleporty? Właśnie, widzą dwóch zawodników, dokładnie. Określmy, jednym z nich jest Spectr, widzą, że są nadal na topie. O, wrócił. Teraz wymuszają tepki, wszyscy pują się z powrotem, o, Toontamer robi użyteczny feed.
Czy to jest Field? Oni wciąż mają, panie, Battle Fury. Oj, weszło BKB! I mają Aegisa. Dokładnie. O, ten kryt, ten kryt! Oj! GG go next? Czy może jednak nie? O, skończył się BKB. Self nie. I chora Aviator też. Ale zauważ, że oni nie są wcale w takiej genialnej pozycji. No, trochę fit, trochę fit. Speedowane, a dziwię się. Oni coś nam... Wydawało się, że wygrają. I tak ta tepka była piękna. Jednak, jak dive'owanie fontanny w takiej wcześniej fazie, to jednak to nie jest przepis na sukces. Tak, to było dziwne. Hmm. Właściwie mogli... Patrz, ile zostało zwierzy. Zostało właściwie ile? 300 HP wieży. Niestety. Mogli poświęcić jedną osobę więcej, ale tego PA właśnie. Do... A popchnąć. Mhm. Tyle stracić. I spekt teraz, czysta farma. Teraz 2K dla Spectra. Patrz, spekt właściwie teraz chyba pójdzie w Radiance. Ma 3,5 tysiąca złota. Ho, któż to wie? I jak zrobi tego Radiance'a, to chyba jednak wygrał X. Hmm. I znów 5000 złota do przodu, jeden teamfight. Fiddle Gastro Invis. Sprawdźmy, czy ten zawodnik wykorzysta tą wspaniałą ręką. Forstab na fiderze? To lubię. To jest item, który może dać przyszłość. Ciekaw jestem, jak wygląda budowanie Blinka na Fungi. O, to jest dobra inicjacja, jak masz kasę. To jest... No właśnie, Forst jest taki bardziej... Bardziej można mu ufać. Nawet jak się dostanie, to i tak się można zawsze sforstafować. Dokładnie. No Blink jest taki wybitnie ofensywa totalna. Nie wiem, czy to ma sens dla węża supporta. Może takie bardziej pozycja 3, jakieś takie semikery. Tak to samo jak 2K złota, które musisz mieć, nie? Znaczy zależy, o czym mówisz, bo właśnie czy mówisz o inicjacji Blinkiem i słapie, czy tam stanie, czy na przykład po słopie i biorą blinknięciu się w bezpieczną pozycję. Obie opcje działają, tak naprawdę. No, tylko ta druga jest zdecydowanie trudniejsza. Otóż to. Trzeba shiftkować tego. Ten spe... O, smoke. Smoke at O, Team Radiant coś czuje. No, Raidim znowu wybiera presję na topie. Ale się już muszą typować, ponieważ myśleli, że będzie akcja na... Dokładnie. A dokładnie Feeder Castle. To jest gracz naszych marzeń. On dyryguje całym zespołem. Tak, to jest właśnie to. Cała piątka to jest przedłużenie jego jaźni. No tak jakby Dire wybiera presję od czasu do czasu, a później... I do farmić. Bardzo skupienie. Bardzo skupienie. Sprawdź na progresję item Autumn Tamer ma Vladimira. Wow, idą w ostry lifestyle. Dziwię się trochę, dlaczego nikt nie stakuje tutaj. Oj, otóż to dla PA z Battle Fury to byłoby wręcz idealne. I wydaje mi się, że jest paru graczy, którzy snują się tutaj jak smród po gaciach i mogliby to faktycznie zrobić. Otóż to. O, smoki, oj! Zobaczmy. Fider Castro, why? Nie wiem, co zrobił teraz Fider, ale to było dziwne. Ale, o prawie, o nie, poszedł, oj! Underkend, dlaczego? Chora Vajator. No, zabił Centaura, czy zabije teraz jeszcze Brewmastera? Nie, to już jest. I jeszcze. Ojej, Spekt. To co zrobił Spekt, było wyśmienite. A teraz... użył Alfa. Otóż to. Diffusal się opłacił.
No i Wax jak zwykle. Wygrali farmą. Cóż za timing na Rosza. Przyszli w tym samym momencie, co się odrodził. Przyszli, znaleźli. I Rosz wędruje do Team Radiant. Dyer's bottom tower is under attack. Sytuacja nie wygląda najlepiej dla zespołu Dyer. Myślę, że to już jest GG. To już może być GG, otóż to. Spectre prawie dogonił PA. No cóż, tak to już bywa. Tak to jest. Nie skapitalizowali swojej przewagi. Otóż to. A intro. Ha! Cię dobrze widzę? Twittercaster Talisman of Evasion. Żeby Heaven's Heart. Akcja na mnie na bocie? A nie. Ta jest niesamowicie szybka. No, ciekaw jestem, czy tutaj Clockwork gdzieś nie zostanie zauważony. W sumie ten ostatni patch to jest pewien nerw dla PA. To jest postać, która korzysta z BKB bardzo mocno, zarówno na początku, jak i później. A teraz nie można już kupić nowego, więc... Te kilka ładunków to niewiele... Nie wylej, nie wylej pomoże. Czy je widzę gang na spektrze? Tak, dokładnie. O, niebostwo stany. To jest czas na BKB, mój drogi. O. To było niedopatrzenie. To było nieroztropne ze strony PA. W momencie, kiedy się biknął centra, powinien by poszukać szybkie BKB. To nie była dobra decyzja. I teraz nerds, nie, why do you do this? O, jeszcze, a nie, ten jest. Dostał już takiego siarczystego policzka po śmierci. Kompletnie niewykorzystywane są dzisiaj enchanty. Nie masz takiego wrażenia? Tak właśnie jest. To jest jednak jakieś 300 zł na minutę. Trzeba gdyby było... któryś z supportów naprawdę dobrze się w to zaangażował, to mogłoby zmienić wiele. Być może nie są przyzwyczajeni do supportowania carry, który farmi enchanty w takim zastraszającym tempie. Tak bywa. Może tak być. Nie każdy w końcu jest w stanie wykorzystać. Kilka postaci są w stanie to zrobić. No, to już jest ofensywa totalna. PA bez buybacka. Selp, why? Widzenia? To jest takie już właściwie do widzenia. No. Pike na Clockworku, ale no, tutaj wiele się już nie wydarzy. Obie drużyny z Pipe'em. Dyer's middle barracks has fallen. Co oni mogą właściwie? Co oni mogą? Nie mogą nic. O! Czyj był ten? Forsta? No. To był chyba przeciwnika. Tak, Skylab Mage. Naprawdę? Why? To było dziwne, mieli tyle stanów i zdecydował się go sforstawać w przeciwną stronę. No chyba myślałem, że forstaw generalnie... Przerwie to, no. Pokazuje jednak brak doświadczenia tego zawodnika. Ten zawodnik jeszcze wiele musi się nauczyć przed następnym TI. A i teraz top to zauważył. Idzie top cap, to klasyczny top cap. Jup. Aż się chce coś im odpisać.
Przyjazna atmosfera. Dokładnie. Pamiętaj sobie, Prasie, że my też możemy pisać na czacie. Ojej, a już miałem napisać. Yeah. Zobaczmy teraz, co się tutaj będzie działo. Nerds, nie, why you feed? I umiera. Dlaczego Feeder jeszcze nie umarł? Dlaczego nikt nie poszedł za Feederem? Ups, to było podejrzane, to było bardzo podejrzane. Oj, manfight, ale... Do widzenia. Dobry kryt, a zero krytów. Jest defensywne BKB, ale niestety. Bardzo krótkie duration na BKB teraz było. Ile to było? Raptem 5 sekund pewnie? Chyba nie. Było bardzo, bardzo szybko. 6 sekund. A wyglądała jak dwie. Ha, poszło GG, ale nie było. Dyer's middle tower is under attack. Niezrozumienie po stronie Dyer. Space created. Feeder znów zwycięża. Jeszcze może się okazać, że potrafi grać w Dotę. Center commanded. Okej, okay, to by było na tyle, jeżeli chodzi o grę numer 1. Czas na przerwę. Ten caster musi wziąć szklankę wody. Do zobaczenia niedługo. Brawo dla niego, za wytrwałość.